Mamy branżę, która mimo kryzysu rozwija się w fantastycznym tempie. To branża nowoczesnych usług biznesowych, gdzie rośnie zarówno zatrudnienie, jak i liczba nowych inwestycji. Szacuje się, że jeszcze w tym roku liczba etatów w nowoczesnych usługach w Polsce sięgnie nawet 100 tysięcy. Jesteśmy krajem, który tego typu inwestycje przyciąga. Najbardziej ze wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a według międzynarodowych firm doradczych jesteśmy umieszczani w tej chwili na trzecim miejscu na świecie pod względem atrakcyjności, właśnie w inwestycje w nowoczesne usługi. Szacuje się, że będzie również szybko rosła wartość inwestycji w tej branży. W tym roku sięga około 12 miliardów złotych, w roku przyszłym może dojść nawet do 15 miliardów złotych. I co ciekawe, im dłużej będzie trwał kryzys, tym inwestycje będą na nas szybciej płynąć, ponieważ zagraniczne koncerny będą ciąć koszty i będą szukać nowych, tańszych miejsc pod inwestycje właśnie w tego typu przedsięwzięcia.